Kuchwa ojczyzny. Ostatnio i tak podejmowaliśmy z Łukaszem Ługowskim tematem, tematy związane z powstaniami, i o Powstaniu warszawskim powiedzieliśmy tylko trochę, no bo zaczynaliśmy od tych XVIII-XIX-wiecznych powstań, i dlatego niewiele czasu już zostało na powstanie warszawskie. Poza tym Łukasz Ługowski był przygnębiony powstanie warszawskim, takim miałem wrażenie. Wiele osób tak reaguje na tematykę Powstania Warszawskiego. Dlatego ja tutaj specjalnie się wyszczyżyłem w uśmiechu, żeby pokazać, że można troszkę inaczej rozmawiać o Powstaniu Warszawskim, mimo całej tej traumy, którym, którą to powstanie oczywiście jest dla Polski, dla Warszawy oczywiście przede wszystkim i dla Polaków i tak dalej. Ja pamiętam, że my jako Wielkopolanie, jako, jako znaczy my ja jako, bo Łukasz Głogowski nie będę za niego mówił, tak on jest ze Szczecina. Ja, jako Wielkopolanin, zawsze miałem trochę takiego, no, my mamy trochę dystansu do powstania warszawskiego. To nie znaczy, że uważam, że to jest mało istotne wydarzenie, wręcz przeciwnie, tylko chodzi o to, że pamiętam, jak kiedyś przyjechałem do, do Warszawy i rozległy się te słynne syreny, prawda, które upamiętniają powstanie warszawskie, roz, właściwie konkretnie moment rozpoczęcia tego powstania, no i godzinę i tak dalej. No i e, pamiętam, że nie wiedziałem o co chodzi. Wszyscy na mnie patrzyli jak na kosmitę tam, bo no, po prostu ktoś, kto nie jest z Warszawy, może zapomnieć o tym to pamiętam, to było z, z, zabawne na swój sposób. E, w każdym razie y, w Poznaniu, jak wiecie, świętujemy powstanie Wielkopolskie, nawet w pewnym sensie zmusiliśmy cały kraj, żeby świętował. Od 2021, ile dobrze pamiętam, zmusiliśmy cały kraj do świętowania powstania Wielkopolskiego, które to powstanie, no, no przy... to znaczy tak, ono geograficznie miało większy zasięg, tak, bo odgrywało się w całej Wielkopolsce. Natomiast, natomiast z wyjątkiem rejonów tam na północ od Piły i na południe od, od Rawicza, więc większość Wielkopolski. Udało się wyzwolić, to były niewielkie bitwy. Natomiast warszawskie to, była, to był bój krwawy o kilka dzielnic i 100 tysięcy trupów. Tak, to jest kompletnie um, tam były niewielkie bitewki, a tu co jest mnóstwo trupów, więc to trudno w ogóle porównać. To są dwie kompletnie różne, dwa kompletnie różne zjawiska. Um, także, także, dzisiaj kilka słów o postaniu warszawskim, jak ja to widzę i. Na czym polegają główne problemy z tym, jak do niego podejść i e, gdzie tutaj są te, te stanowiska e, takich ludzi jak Grzegorz Bobrek, jak, e, jak e, Piotr Zychowicz, jak e, na przykład nieżyjący już, ja zawsze zapominam tego pana, Witold Kierżuni, tak? Kie, Witold Kierżun albo Kierżuni, jedno z dwojga, jakby coś to. Pamiętajcie, że nie jestem pewien ten ekonomista i uczestnik powstania warszawskiego co myśli o powstaniu warszawskim też Norman Davis no i na końcu jak ja to widzę też powiem um, dlatego że wielu rzeczy jeszcze nie wiadomo tak do końca o powstaniu warszawskim i się do tego odniosę do tych wszystkich niewiadomych ale zanim się odniosę, przypomnę, że możecie mnie wspierać na Patronite. Sobie napisałem specjalnie karteczkę, że zawsze wspomnieć o tym na początku i na końcu filmu, ponieważ zapominam o tym patologicznie wręcz, po prostu zapominam. No ale przede wszystkim tym razem nie o Patronite, tylko o naszym. Przepraszam. Wam problem, Wy też macie problem z lustrzanką, jak nagrywacie. Niektórzy z Was nagrywają też. Więc. Okio.pl Tak, to jest sponsor wielu, znaczy wielu, właściwie może no kilku odcinków na razie. Ale wszystkich z tej serii o powstaniach, które kręcę sam, czyli właśnie OkioPl to jest, to jest, proszę was, sklep internetowy, który sprzedaje okulary, zarówno słoneczne, jak i korekcyjne, bardzo sympatycznej cenie i jakości. Um, także zachęcam do, do przyjrzenia się. Natomiast jeśli chodzi dalej o powstanie, no to um, powstanie warszawskie, to link oczywiście w opisie. E, powstanie warszawskie um, jest takim momentem właśnie. Smutnym, niektórzy mówią, niektórzy porównują je z powstaniem w Getcie, i to nie tylko dlatego, że na zachodzie one się zbijają w jedno powstanie. Bo wiecie, historia Żydów, o co Polacy, czasami są po prostu no cóż, zazdrośni trochę. Jest bardzo międzynarodowa, z samego powodu, że, nie, że, że Żydzi są narodem, który występuje w wielu krajach i ma diaspory. Ma mm, diasporę, bo właściwie to jest jedna diaspora się mówi diaspora tutaj, diaspora tam, więc tak liczba mnoga to tak średnio. Yy, to jest słowo chyba greckie, diaspora. W każdym razie, więc nie wiadomo nawet, jakby ta liczba mnoga miała do końca wyglądać. Yy, diaspora i chyba. No zazwyczaj jest na i albo ej końcówka, jak jest liczba mnoga po grecku. W każdym razie no, ale sytuacja jest taka, że. Em, Ponieważ Żydzi mają tak międzynarodową historię i uciekali przed prześladowaniami z jednych krajów do drugich, i to nieważne, czy mamy tutaj mam na myśli średniowiecze, czy wiek XV, czy wiek właśnie XX, to, hmm, no to, to sam fakt ten powoduje, że powstanie w getcie, mimo że to było małe zjawisko w porównaniu ze zjawiskiem powstania warszawskiego, ale likwidacja getta to było ogromne zjawisko, tak? więc to, to nawet większe niż powstanie warszawskie. W getcie warszawskim było prawie pół miliona ludzi tak zamkniętych w miejscu, które wcześniej zamieszkiwały jakiś ułamek tej, tej liczby. Powstanie w getcie jest oczywiście wiele, wiele, wiele miesięcy, cały rok wcześniej. No I w związku z tym na zachodzie te rzeczy się normalnie mylą. To znaczy, myli im się powstanie Żydów w getcie, mylą im się te. Te walki właśnie Marka Edelmana i, i, i Mordychaja Anielewicza mylą im się z powstaniem zorganizowanym przez Okulickiego, AK, rząd londyński i tak dalej. I nie powinniśmy się na to gniewać tak a propos, to nie jest jakaś, jakiś brak szacunku do polskich historii czy coś, bo tak bardzo często myślimy, tylko po prostu no, jest zamieszanie. Tak Dwa powstania są zaraz obok siebie praktycznie, z oddalenia patrząc, na przykład, no, też niektórzy ludzie myślą, że było jedno powstanie śląskie. Tak? Na przykład Niemcy coś kojarzą, że były powstania śląskie, ale oni myślą często, że to było jedno powstanie. Na przykład, nie? Oni może powinni wiedzieć, że były trzy, ale no to już trudno, tak? Założę się, że Zachód właśnie myśli, że było jedno powstanie śląskie, więc zachodzi ten, to zjawisko zsuwania się. A jeszcze jest to ciekawe, że no my wymagamy dokładności, ponieważ to było bardziej niedawno i ponieważ to bardziej wpływa na spory polityczne niż powstania śląskie, chociaż nie do końca, bo tak ten ruch Ślązaków i... no w każdym razie, ale, ale jednak generalnie tak, no generalnie wszyscy się kłócą o powstanie warszawskie tak jakby to było wydarzenie ciągle no, należące do naszej epoki, tak? ciągle takie, które się na naszych oczach praktycznie rozgrywa. Chociaż tak nie jest. Przecież działo się to już wiele, wiele dekad temu, i tutaj wydaje mi się, że przyczyna tego jest też taka, że my do końca nie wiemy, czemu ono wybuchło, i czy, czy to była decyzja jednego człowieka, czy to była rozszalała już machina, czy to była po prostu, że czara goryczy się przepełniła po prostu. E, Ponieważ no cóż, no Niemcy zachowywali się z wyjątkiem dosłownie. Dosłownie niewielkiej grupki oficerów, Niemcy zachowywali się jak w jakimś kolonialnym kraju tutaj, tak i w XIX wiecznym. Prawda, z chodników spychano nie tylko Żydów, ale też Polaków. Z chodniki były praktycznie nurfiercze, zwłaszcza w tym momencie, kiedy, kiedy Przechodzili tamtędy faktycznie Niemcy, tak, to jakby rekwirowali na ten czas przejścia chodnik. Trzeba było im czapkować, to znaczy zdejmować czapkę i kłaniać się. Jeżeli tego zażądali, jeżeli nie, to każdy oficer miał prawo pobić y, albo nawet zastrzelić. Znaczy Teoretycznie nie, zastrzelić teoretycznie prawa nie miał, ale patrzono na to przez palce, gdyby się coś takiego stało. Ehm, także no był to czas ogromnej niepewności. Wiadomo, że robiono rozmaite w mieszkaniach przeglądy, wiadomo, że były łapanki, zarówno do roboty, jak i innego typu gorszego. Także to był czas, kiedy było tak zwane bagno behawioralne, jak mówią psychologowie. Więc założenie, że Okulicki miał. Pełną kontrolę nad wydarzeniami jest dosyć optymistyczne, tak bym powiedział. Czy okolic, czy, ponieważ zginęło wielu ludzi, tak dawniej się mówiło, że zginęło dwadzieścia kilka tysięcy powstańców, kilkanaście tysięcy Niemców i jakieś dwieście tysięcy ludności cywilnej. Dzisiaj się mówi, że zginęło po stronie polskiej jakieś sto tysięcy ludzi, może łącznie cywilów i żołnierzy. A Niemców zginęło może z 6-7 tysięcy. Natomiast ta liczba 17 tysięcy, która się wszędzie pojawiła, to przekonująco tutaj to udowodnił, porównując mnóstwo książek i źródeł w jednym ze swoich odcinków Grzegorz Bobrek, który prowadzi całkiem dobry program o II wojnie światowej i bardzo znany, więc na pewno o nim słyszeliście. To jest ten, który tak nurkuje, a potem się tak nagle pojawia i w czarnym swetrze i mówi w taki kinowy sposób, takim niskim głosem, prawda? I on, on rzeczywiście udowodnił, no choćby on, ale to już wcześniej było wiadomo, że coś jest nie tak z tym liczbami, że Niemców rannych mogło być i to też nie, nie tylko Niemców, Niemców, no bo wiecie, że oprócz oddziałów regularnych niemieckich, no to była jeszcze brygada Dirle Wangera, byli jeszcze na przykład Polacy myślą, że w Powstaniu Warszawskim brali udział Ukraińcy jakoś masowo, a tam znacznie więcej było Rosjan proniemieckich, czyli ROA, czyli Ruska Oswobodnitelnaya Armia. To są ci, których później alianci wydadzą, wydadzą Sowietom i nie będą nawet próbowali ich bronić, bo to w końcu Rosjanie, ale też drugim powodem wydania ich było, tak samo jak w przypadku na przykład Ukraińców z SS Galicji było to, że oni no cóż no popełniali zbrodnie tak na ludności cywilnej, więc um, nie było tutaj żalu. Mimo że dowiedziałem się niedawno, że Guderian i paru innych generałów zatrzymanych przez Amerykanów, potem prosiło, żeby tych z rosyjskiej tylnej armii nie wydawać, bo wiadomo, że to pewna śmierć. No i tak dalej. No, oni zresztą stali się proniemieccy dlatego, że Stalin żądał od nich śmierci po prostu na posterunku i stwierdzi, że to za dużo, że więc to taka tragiczna opowieść tej, tej, o tej armii głasowa i Roa. No w każdym razie Roa brała udział też. Dirlewanger, brygada złożona z kryminalistów też więc te straty niemieckie, to one są takie niemieckie i nie tylko niemieckie. Tak? Były jednostki francuskie Charlemagne. No, się zdziwili niektórzy powstańcy, że, że um, mówią do nich Endeho, nie wymawiając prawidłowo H początkowego, tak, NDO, yy, i, i tak dalej. W każdym razie, w każdym razie te straty niemieckie to takie autentycznie niemieckie to pewnie jakieś 5 tysięcy ludzi. Straty polskie to może 100, może nawet trochę mniej. Wszystkiego łącznie cywili i, yy, i cywilów i żołnierzy. Także. Skala jest tak o połowę mniejsza niż to, co sobie przeciętnie Polak wyobraża, jak myśli o powstaniu warszawskim, ale to i tak jest potworna potworna hekatomba, tak czy inaczej. Zastanawiające jest to, że na przykład często się mówi takie dosyć górnolotne stwierdzenia na temat powstania warszawskiego. Na przykład Norman Davis powiedział, że powstanie warszawskie uchodzi, jako, uchodzi za klęskę, a przecież Niemcy w którymś momencie poczuli się zobligowani negocjować, więc chyba nie taka straszna klęska, ale przede wszystkim powstanie war warszawskie trwało no, dłużej, dwukrotnie dłużej niż kampania wrześniowa. No, no, trwało nawet czterokrotnie dłużej niż kampania wrześniowa, ponieważ kampania wrześniowa moim zdaniem i zdaniem większości obiektywnych głosów e, trwała dwa tygodnie tak naprawdę po bitwie nad Bzurą nie ma już de facto oporu, tak? są wyizolowane ruchy oporu. To już nie jest kampania. To jest usuwanie polskich wojsk. Ale ciekawa rzecz jest taka, że powstanie, właściwie walczy to też dwa tygodnie, a potem umiera w zasadzie, broni się. Więc to też należy jakąś pewną skalę tutaj zachować. Więc tak naprawdę to, to nie można tak powiedzieć, tworzyć tu jakichś mitów, że Powstanie Warszawskie było successful dlatego, że, że trwało wielokrotnie dłużej niż Kampania Wrześniowa, ponieważ to stwierdzenie też jest takie trochę wątpliwe. A tak swoją drogą zabawne jest to, że z Kampanią Wrześniową to porównywać to w ogóle jest trochę, trochę dziwne, no bo Kampania Wrześniowa to jest obrona całego terytorium Polski, to jest w ogóle ogromne starcie i tak dalej. Co prawda rzeczywiście przez to, że to jest wojna manewrowa, właśnie nazywana przez Niemców błyskawiczną, to jest termin jeszcze z XIX wieku, błyskawiczna. Prawidłowo to by się, powinno się nazywać Kessel Taktik, bo to jest taktyka Kotłów, czyli przerywanie frontu w dwóch miejscach i zajeżdżanie jednostkami zmotoryzowanymi drogi i w każdym razie to całe. Ta cała kampania wrześniowa, czy też wojna obronna Polski, jak to się nazywa prawidłowo z naszej perspektywy patrząc, kampania wrześniowa to raczej jest niemiecka ter terminologia, to, to tutaj mamy odwrotną sytuację niż w przypadku powstania warszawskiego, które właśnie się wydawało takie krwawe zawsze w porównaniu z kampanią wrześniową, jeżeli tak w ogóle można porównywać. Okazuje się, że w powstaniu wrześniowym nie zginęło 66-67 tysięcy polskich żołnierzy, tylko prawdopodobnie znacznie więcej, około 100 tysięcy. Tak? Czyli e, można powiedzieć, że się zrównała ilość ofiar z powstania warszawskich, polskich ofiar, a może nawet przewyższyła, bo tak jak mówię, że tam co najmniej 100 tysięcy, a w powstaniu warszawskim raczej nie spełna 100 tysięcy, i to cywilów, i żołnierzy łącznie. Więc y, Niemców w kampanii wrześniowej, nie, niektóre źródła podawały, że zginęło y, około 30 tysięcy, a teraz się okazuje, że to prawdopodobnie jest coś w rodzaju 20, może nawet 17, i znowu się pojawia ta dziwna 17. Także to są bardzo dziwne rzeczy, ta ilość poległych. Y, w każdym razie. Y, o kampanii wrześniowej, no to bym mógł jeszcze długo, ale o kampanii wrześniowej, no to, to wiadomo, że my lubimy myśleć, że ona trwała dwa miesiące i lubimy ją porównywać z francuską, która trwała 50 tam parę dni, ale ona naprawdę trwała 50 parę dni, w czym pierwsza połowa tej kampanii to są walki o Belgię, a nie o Francję, więc Francja jest stroną atakującą. Wojna obronna Francji to jest druga połowa. Także w Francji się broni 50 dni, a my kilkanaście. I taka jest prawda, no ale Polacy nie chcą tego przyjąć do wiadomości. I no i trudno. Natomiast wracając do powstania Warszawskiego, to sytuacja jest taka, że Norman Davis ma podejście do powstania Warszawskiego takie, że przede wszystkim. Mimo, że on często chwali Polskę, a swoją własną ojczyznę gani, bo on się nie czuł dobrze w Polsce ze swoją mentalnością walijską, jest I on często napisał tą historię wyspy, która została źle przyjęta w Anglii, to tak swoją drogą. Ona ucieszyła Szkotów i waliczyków, ale on w Anglii jest uważany za bardzo kontrowersyjnego historyka, żebyście nie mieli złudzeń. Norman Davis wybrał sobie polską żonę i i w związku z tym też, ponieważ ta jego żona pochodzi z takiej mocno piłsudczykowej rodziny, to on też w sposób bardzo ostrożny się wypowiadał o polskiej historii, zupełnie tak, jakby nie chciał popełnić błędu, który popełnił w swojej własnej ojczyźnie, w której się urodził. To, to bardzo dziwna jest w ogóle postać Norman Davis. O nim mówią różne legendy, tak, że tak naprawdę te książki piszą jego studenci, bo on tak naprawdę to po polsku nie umie pisać ani myśleć tak za bardzo. To, to są różne dziwne historie o nim. Nie, nie chcę tutaj mówić, że, że wiem coś o tym bliżej, bo nie wiem, więc na tym skończę to, ten aspekt. Natomiast Norman Davis w ogóle bardzo dziwne osoby się wypowiadają zawsze o Powstaniu Warszawskim. Inne to tak, takie niedziwne osoby, to jakby nabrały wodę w usta, bo, bo i dziwną osobą jest Kierzuń, i dziwną osobą jest Zychowicz, i dziwną osobą jest, jest Davis. W każdym razie ci, którzy mają coś takiego. Radykalnego w tą lub w tą do powiedzenia na Powstaniu Warszawskim to są zawsze jakieś takie dziwne, nietypowe, nietypowi badacze czy, ten, czy intelektualiści, czy jak to nazwać. W każdym razie Norman Davis powiedział, że generalnie sytuacja jest taka, że przede wszystkim na w swojej grubaśnie książce o Powstaniu Warszawskim przez pierwsze 100 stron udowadnia, że Polska dobrze zrobiła, że była. Znaczy dobrze zrobiła. Dobrze zrobiła, że się starała o sojusz z Brytyjczykami i Francuzami, ponieważ zwłaszcza z Brytyjczykami, ponieważ Wielka Brytania była wyhikułem przenoszącym sojusz aliancki, w którym także uczestniczyli Polacy, z sojuszu pod tytułem Belgia, Holandia, Polska, Francja, Wielka Brytania, do sojuszu to, co Wam niedawno mówiłem, tak, do sojuszu Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, potem Brazylia, nawet Turcja, potem Włochy i tak dalej. Tak? Czyli jakby Wielka Brytania jest pasem transmisyjnym, można by powiedzieć tak po komunistycznemu, między, między słuchajcie, tym, te, tym pierwotnym składem, pierwotnym składem. Koalicji antyadolfowej i tym ostatecznym składem. I Polacy, gdyby nie zawarli sojuszu z Francją, i Wielką Brytanią, to by nie mieli nic. Więc nie mieliby nic. Nikt by się o nich nie ujął. Tak? Nikt by się o nich nie. Na przykład, my, my mamy trochę zaburzoną percepcję, być może, ponieważ Churchill profilaktycznie i przewidująco zauważył, że warto by też lądować we Włoszech, żeby postawić taki. Takiego czopa tam ewentualnym zasięgom sowiecko-titowskim tak, na południu, żeby Bałkany nie wpadły całe w ręce Sowietów, próbował coś tam robić. Więc mamy takie złudzenie, że i tak alianci by coś takiego robili, ale przypomnę na przykład, że Roosevelt nie był w ogóle zainteresowany Bałkanami, i to tylko Churchill go tam trzymał za za, 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 ten, za, za, za fraki, żeby coś tam robił. W każdym razie to, jest, to nie jest jednak nic być w tej koalicji. To, że Polsce się należy rekompensata, że ta rekompensata to są ziemie na zachodzie i to, że tu się wszyscy zgadzali w Jałcie, że no, wszyscy wiedzieli, że Kresy weźmie Stalin, ale dlatego choćby, że tam Polaków po prostu za bardzo nie ma, tak? tam są głównie inne etnosy. Za to Niemcy powinny zostać ukarane i powinny się odebrać. I tu była zgoda akurat między Churchillem, Rooseveltem i Stalinem. I mówienie, że Stalin nam dał, jest błędem, bo tak nie było. Natomiast, no, więc tak, więc Davis mówi, że bo tak nie było. Tak, to, to jest propaganda Perelu, która się miesza z historią w Polsce. W każdym razie w Jaucie o nasze interesy walczy Churchill, natomiast Roosevelt raczej e, się nie dołącza do tego. Kiedy Churchill walczył o to, żeby Francja miała swoją strefę okupacyjną, to Stalin był na nie, Roosevelt poparł to, Stalin nadal na nie. Roosevelt powiedział odkroimy kawałek od naszej strefy amerykańskiej, a Churchill powiedział, a my e, no wie, więc, to, więc to nie będzie problem. No Więc Stalin powiedział, no, skoro tak, to to wszystko jedno. Więc tak to wyglądało. Tak? Tylko jeżeli Churchill i Roosevelt mieli tą samą tą, to Stalin się, tą samą opinię, to Stalin się cofał. W przypadku Powstania Warszawskiego zabrakło tej zgody, ponieważ Roosevelt nie poparł Churchilla w jedynym nacisku, jaki mogli zrobić na Stalina, to znaczy zawiesić lend lease zawiesić dostawę nowoczesnej broni zachodniej do Związku Radzieckiego. Stalin już nie potrzebował jej aż w takim stopniu, bo już wiele jej dostał, ale nadal jej potrzebował. I to by pewnie zadziałało, żeby ten korytarz powietrzny, jakim mogli używać, jakiego mogli używać alianci, był szerszy i zaopatrywanie byłoby dokładniejsze powstańców. Ale też problem z zaopatrywaniem powstania polegał także na tym, że udało się trwale zdobyć bardzo niewiele dzielnic, więc. Ciężko było trafić po prostu w tą dzielnicę, w którym byli nadal powstańcy i, i tam decydowali o tym, co tam się dzieje. To też warto o tym powiedzieć. W, w czasach Pisu mieliśmy do czynienia z bardzo uproszczoną, bardzo pozytywną wizją powstania warszawskiego, a opozycja wtedy, liberalni i lewicowi autorzy, raczej zajmowali się takimi rzeczami jak powstanki, czyli że kobiety też brały udział w tym wydarzeniu, ale można powiedzieć, że, że zajmowali się trochę innymi sprawami, nie zajmowali się poddawaniem wątpliwości tej takiej bohaterskiej, profesjonalnej odsłony o powstaniu, która jest widoczna na przykład w czasie horroru. Przepraszam, w czasie honoru. Jak na studiach byłem, to ten, ten serial nazywaliśmy czasem horroru, ponieważ z historią nie miał nic wspólnego. No, właśnie to wrażenie takiego profesjonalizmu i tak dalej, to, 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 to było bardzo dziwne. Natomiast lewica i liberałowie w tym czasie mówili o powstankach, o sanitariuszkach. Przypominała, że nie tylko faceci brali udział w tym powstaniu. No, jedna moja ciotka babka brała udział w tym powstaniu i opowiadała o tym, że wzięli takiego jednego powstańca właśnie na nosze. Nie, wiedzieli, nie wiedziały nawet, czy on jest ranny, czy nie, widziały tylko, że leżał. Prawdopodobnie nie był nawet ranny, tylko po prostu psycha mu wysiadła i wzięły go na nosze. W tym momencie pieprznął ładunek moździerza niemieckiego, prawdopodobnie. Wszystko się znowu zamieniło w jeszcze większy pył i, 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 i zgiełk. I jak one wstały i otrzepały się, to zauważyły, że tego gościa już na tych noszach nie miał. Po prostu jemu psycha wysiadła i chciały, żeby one go niosły po prostu żeby go gdzieś wyniosły w miejsce bezpieczne, a tak naprawdę nawet nie był ranny, więc powstanie ma bardzo, więc ja, ja takie rzeczy na przykład z kampanii wrześniowej to z kolei wiem na przykład, że mój dziadek, który był porucznikiem rezerwy strzelił z ciężkiego karabinu maszynowego do Wagon 1 i ten czołg się zatrzymał i czy to odniosło jakiś skutek? To był czołg o cienkim pancerzu, ale nawet nie wiedział, czy on się zatrzymał, bo się zepsuł, czy, czy jakąś szkodę udało się dokonać. Czy... I, I tak samo musieli się i tak wycofać, więc co z tego, że ten czołg nawet uszkodzili. Tak, tak wygląda wojna prawdziwa nie? i że, że nie wiadomo, co się dzieje przez większość czasu. Mówi też o, mówił też, o, opowiadał mi też, stąd ja od dziecka wiem, że wojna nie jest taka prosta. Tak? I. E Opowiadał mi też mój dziadek, że tam było na bagnety, a w tak? Nad wzurą. Obie strony krzyczały, a w bajonet i na bagnety. I nie doszło do tego starcia, bo nikt nie miał ochoty mieć. Czy nie posłuchano rozkazów z obu stron, tak? To są takie rzeczy, których nigdy nie, nie widzimy w książkach historycznych, a ja wiem, że to jest prawda. Także te, i, i, I znam wiele takich opowieści, bo pytałem, będąc zaciekawionym, właśnie pytałem znajomych, co opowiadali ich y, dziadkowie o, o wojnie. I takich opowieści jest dużo, tego w ogóle nie ma w historii, e, że tak naprawdę nikt nie chce umierać, i e, nie wiem, wiem na przykład, że amerykańscy żołnierze to w, tylko w 20% strzelali tak, żeby zabić co było ogromnym problemem podczas Bitwy o Ardeny i tak dalej, ponieważ Niemcy strzelali do Amerykanów, żeby zabić, bo się ich bali po prostu a, i, i, i propaganda była. Natomiast Amerykanie nie odczuwali nienawiści do Niemców i chcieli wrócić do domu, zwłaszcza ci z replacements tak zwanych. Także no, no, ale dobra, rozwodzę się o naturze wojny generalnie, ale chodzi mi o to, żeby tak jakiś kontekst naświetlić. W każdym razie były bunty mieszkańców, którzy nie zawsze chcieli, żeby się ktoś bronił w ich domu, Próbowali to powstańcom uniemożliwić i to nie jest ojkofobia zauważyć coś takiego. To jest bardzo dramatyczna sytuacja. Jeżeli powstańcy się bronią w twoim, w twoim domu i ty schodzisz do piwnicy, bo rodziny schodziły do piwnic i tylko nocą wychodziły szukać jedzenia, no to w ogóle sytuacja parszywa tak? pod każdym względem. Powstańcy mówili, że w ciągu krótkiego czasu się pozbędą Niemców z tego. No i... No, chciano w nim wierzyć, chciano im wierzyć, tak? ale jak tu wierzyć, jak ci jakowcy zazwyczaj broni nie mieli, nawet porządnej, o ile sobie sami nie zdobyli na, na Niemcach, czy na Dirlewangerowcach, czy na Rosjanach, czyli tych z Roa. Także tutaj ta kwestia jest, jest taka, że. Hmm, no. Dosyć dramatyczna. Rzadko się mówi o tym, że jak mówi się o batalionie Zośka, tak, który zdobył dwie pantery i dużo sprzętu, i w ogóle e, tygrysów nie było, więc na tygrysy mają wisy, nie pasuje, ale pantery były i była, był też szturm tiger był chyba jeden, czyli taki do wyburzania budynków w wersji e, tego typu broń była. Generalnie za dużo broni pancernej Niemcy nie używali, nie, nie musieli, jakby powstańcy nie byli dość uzbrojeni na to, chociaż fakt jest, że najlepsze jednostki niemieckie to w zasadzie... no tam się, Dobra, Grossdeutschland się dołączył w którymś momencie, no to wtedy były takie pierwszorzędne jednostki nie, i Charlemagne może jest taką jednostką. Natomiast Grossdeutschland po prostu przejeżdżał przez Warszawę no i to była jedna z najlepszych dywizji. Niestety. I, um, także, ale przez większość czasu powstańcy mieli do czynienia z jednostkami trochę rzut, drugiego rzutu. I sami stanowili też taką jednostkę, chociaż niektórzy mieli przeszłość w kampanii wrześniowej, tej krótkiej, no ale jednak. E, także mało który powstaniec wyglądał tak jak ja teraz, ale chciałem tak, żeby nie było ojkofobicznie bo muszę mówić trudne rzeczy o tym powstaniu, ale to jeszcze bym się tak ubrał jak łachudra, no to już w ogóle. nie? Także, także jak się zaczynają walki, to mało która jednostka jest w ogóle uzbrojona na tyle, że w ogóle podjąć jakąkolwiek walkę z Niemcami. To jest najbardziej smutna sprawa chyba jeszcze, no, że oni zobaczyli co Niemcy mają, zobaczyli co sami mają no i się okazało się, że mają jeden granat na trzech ludzi i, i wiecie, no, nie, nie udało się tam nie udało się przenieść tych magazynów na czas nie udało się wyposażyć jednostek na czas I, i jedna trzecia powstańców idzie do, no może jedna czwarta idzie do domu zanim, nie rozpoczynając walki, bo nie za bardzo ma czym albo nie ma odwagi, no bo to młodzi chłopcy są często tak i to jest normalne Natomiast, więc ta sytuacja jest co najmniej co najmniej niedopowiedziana w naszym kraju. Najmłodsi, najmłodsi chłopcy, no to oczywiście nie wiedzieli, że człowiek może umrzeć za bardzo. To oni tam czasami walczyli, tak samo jak, no cóż, Hitler, Jugend walczyło o Berlin, tak. Do śmierci, bo nie wiedzieli, że mogą umrzeć za bardzo, bo dzieci nie za bardzo kojarzą, że umrą. E, rozrywa je energia, i nie za bardzo to rozumieją, takie rzeczy, tak nie mają jak tego rozumieć. Więc, że dzieci są idealnymi żołnierzami, i były te, była ta awantura o tego małego powstańca, prawda? O tą rzeźbę, która, że przecież, że, i tam się dziwił Brian Porter-Schmidt, że. Warszawiacy i w ogóle Polacy nie widzą wspólnego mianownika. Między na przykład, między na przykład no Hitler Jugan to nie mówił, żeby ich nie drażnić, ale żeby między na przykład irańskimi chłopcami, którzy dostawali plastikowy kluczyk do bram niebios, prawda? To jest aż, aż mi się ledwo to mogę powiedzieć. Plastikowy kluczyk do bram raju, żeby szli zabijać Irakijczyków, nie? Podczas wojny iracko-irańskiej. No, dzieci są doskonałymi żołnierzami. Więc, natomiast ze zdziwieniem zauważył, że Warszawiacy, ci prawicowi oczywiście, nie widzą za bardzo przełożenia między tymi dwoma sytuacjami, chociaż są identyczne. Bo dzieci nie, z własnej woli nie walczą. Trzeba je albo zachęcić, albo one ulegają swoim złudzeniom. i Więc się to wykorzystuje. Więc jest to. Generalnie bardzo dziwna sytuacja, moralnie wątpliwa, bardzo. Natomiast jeszcze są takie tutaj mity dotyczące tego powstania, że Stalin mógł pomóc, ale nie chciał. Stalin najpierw nie mógł, a potem skorzystał z tego, że wrogowie jego, można powiedzieć, wykańczają się nawzajem, tak? bo jak wiecie, Stalin odmówił rozmowy z Majskim. Znane są Wszystkim w Polsce naciski Churchilla na Majskiego, żeby się wycofał z tych katyńskich spraw i tych dochodzeń i tych śledztw w Katyniu, ale nieznane są naciski na Majskiego, żeby nadal zachować ten kontakt sowiecko-londyński, tak? żeby rząd londyński rozmawiał jednak z Sowietami. Churchill także z naciskał na Sowietów. Nie udało się to ani w tą stronę, ani w tą. Nienawiść była zbyt wielka, więc Churchill zmachnął ręką. No bo co miał zrobić? Polacy nie chcieli rozmawiać z Sowietami? Sowieci nie chcieli rozmawiać z Polakami. Polacy nie chcieli z Sowietami rozmawiać jeszcze zanim nastąpił Katyń i Niemcy zrobili z tego sprawę, a Sowieci nie widzieli potrzeby specjalnie rozmawiać z Polakami. No bo po co tak naprawdę z ich perspektywy? Przecież, no i tam są te różne interpretacje też, jak Polacy funkcjonowali przy armii radzieckiej, tak? Czy pod Lenino jednostka została skazana na zagładę? Czy też Polacy sami sobie robili krzywdę, biegnąc jak w, w wojnie napoleońskiej, tak w pozycji wyprostowanej na gniazda karabinów maszynowych niemieckich. Więc trudno powiedzieć, jakie tak naprawdę było nastawienie Stalina do, do Polaków. No do AK było na pewno negatywne, ale on najpierw naprawdę nie mógł pomóc, bo, bo w Warszawie dowodził owszem Erich von dem Bach-Zelewski, ale na obrzeżach Warszawy znajdowały się oddziały Guderiana, Guderian to był najlepszy niemiecki generał, to był w ogóle teoretyk, lepszy od nawet od Romla, to był Heinz Guderian był człowiekiem, który wymyślił całą tą taktykę Kessel taktyk i tą taktykę kotłów, taktykę broni pancernej. Autor książki Achtung Panzer, czyli uwaga czołg z 1937, który jest najważniejszą książką tego typu, oczywiście Poza może brytyjską publikacją Bazila, Litela, Harta. W każdym razie to było. Więc Guderian, jako najlepszy niemiecki generał, mimo że był. Rosjanie mieli przewagę wiele do jednego, nie spodziewali się kontruderzenia i Stalin na początku nie za bardzo może pomóc powstaniu. No, mógłby pomóc artylerią i, i tymi innymi rzeczami, ale zajmował się niemieckim kontratakiem. Armia rosyjska stanęła. Tak? Zresztą, no wiadomo, no, oni się zajmowali głównie ominięciem Warszawy i przejściem przez Wisłę, więc to, to, by, to jest zawsze wielki problem, bo każda taka zapora rzeczna to jest dla armii problem. tak? Wykorzystywana jest przez przeciwnika. Więc armia sowiecka miała co robić, że tak powiem. Tak? Więc nie można powiedzieć, że tak zupełnie mieli, olali, że sobie tam wygodnie siedzieli, grali na bałałajkach i i tak dalej. Nie. To, to, I Stalin miał zawsze takie nastawienie, że ginie żołnierz sowiecki, to inni też giną, no to taka wojna, no co zrobić. No, wojna, wojna, jak wojna. Jak, no tak, więc jak Polscy tam, nie wiem, ci aszyści tam coś kombinują, no to już jest ich sprawa, tak. To mogli poczekać, nie czy coś. Takie było nastawienie i nie za bardzo było, co z tym zrobić. No. Churchill próbował, yy, chciał właśnie wyciągnąć to ten, ten szantaż Lentlisem. O tym pisze m.in. Martin Gilbert w swojej biografii Churchilla, ale o tym pisze wielu autorów. Natomiast Roosevelt liczył na to, że Stalin wydatnie pomoże z Japończykami, a tam, no tam wypowie wojny Japonii. Przy czym armia kwantuńska nie zostanie spakowana do Japonii, żeby bronić przeciwko Amerykanom, ale tak naprawdę przecież Japonia nie była broniona. Tylko zbombardowana atomem, a armia kwantuńska się by nie nadawała do obrony wyspy, jak okinała. No ale w każdym razie Roosevelt uważa, że to jest ważne, żeby tutaj Stalinowi nie, nie zakładać jakby takiego szantażu, że to za wcześnie na takie rzeczy, jeżeli w ogóle. I no i. No i ten lend pozostał i armia sowiecka nadal dostawała Studę Bakery i tak dalej, przez Rumunię i przez Murmańsk też, ale przez Rumunię też, bo przez Murmańsk jest bardziej znany. No i cóż, e, znaczy przez Rumunię wcześniej było, a później tam kombinowano przez Iran, przez róż, różne, były drogi, w każdym razie droga północna, droga południowa, przepraszam, trochę zbiłem z różnych, z różnych miesięcy sytuację, bo to tak jest, jak, jak jest długo wojna. No, w każdym razie jest jeszcze kolejny mity. To są mity, oczywiście, Zychowiczowe. Czy w ogóle to powstanie musiało wybuchnąć i czy to nie był prezent dla Stalina? Bo to są te mity już takie najbardziej grubo ciosane, tak? Witold Kierzuń na przykład był oburzony tym, co powiedział Zychowicz. On uważał, że powstanie wybuchło spontanicznie, że wiadomo, co się stało z Mińskiem Mazowieckim, że tam Niemcy kazali stawić się ludziom do kopania rowów przeciwczołgowych i ludzie się nie stawili i zostawali rozstrzelani. No ale czy coś, co się aplikuje do małego miasta, zostałoby ponownie wykonane w wielkim mieście, to tego nie wiadomo. i Natomiast Kierzuń mówi, że tak czy siak było za późno, ludzie chcieli walczyć i Okulicki nawet nie miał nad tym żadnego, żadnej kontroli i Kierzuń mówił, że mój oddział po prostu chciał się bić i tyle i zaczęliśmy strzelać i tyle. I nawet bez rozkazu by strzelali, bo mieli dosyć Niemców, po prostu. I tym, co mają, to nawet, tam mówił, że nawet długo by do nich strzelali, gdyby nie mieli tego. Więc chodzi o to, że ta nienawiść do Niemców, w pełni zasłużona zresztą, miała już tak i tak długo już mówiono o tej akcji, że. No, a, a, I i Kierzyń powiedział bardzo ostro, bo powiedział, że Zychowicz przyspieszył jego śmierć, poddając wątpliwość to, za co on chciał walczyć i umierać. tak? Więc było, O tym się prawie w ogóle nie mówi, to jest niesamowite. To jest w ogóle ten Zychowicz tak oblazł wszystkie media, że wszyscy się boją podnieść jakąś tą kwestię. A, a przecież to jest no, najgrubiej, jak się da, z obu stron. Tak? Jeden. Zychowicz mówi, że to jest w ogóle skandalicznie, skandaliczna sprawa, no bo Zychowicz jest kontrowersyjnym historykiem. Ja go bardzo nie lubię, i uważam, że jest bardzo szkodliwy, zwłaszcza w swoim teorii o tym, że z Hitlerem trzeba było się dogadać wcześniej tam, żeby nie było kampanii wrześniowej. Ja to wielokrotnie, nawet parę dni temu, znowu krytykowałem, no ale to nie może tak, to też jest dziwne trochę, że stary gość nie pozwala historykowi nic powiedzieć, bo bo, bo ten nie mów o tym powstaniu źle, bo ja umrę i będzie to na Twoje sumienie. Ja nie wiem, czy Zychowicz ma sumienie, bo on dużo, dużo kłamie, więc i, i to chyba świadomie, żeby tylko jego, swoje teorie przepchnąć, no ale to jednak zagranie nie fair, także ze strony no, dobra W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co uważa Zychowicz, Zychowicz uważa następujące rzeczy. On uważa, że Okulicki. Był no, w pewnym sensie agentem Sowietów. Że może nie tak dosłownie, ale że Leopold Okulicki w przeciwieństwie do Stanisława Grota Roweckiego to nie była osoba, którą można, której można ufać. Że to był taki człowiek, który był pijakiem, trochę takim niestabilnym gostkiem i w związku z tym on był podatny na różne takie rzeczy, a AK było inwigilowane przez agentów rosyjskich. I tak dalej, i e, tak było, było, chociaż w niewielkim stopniu raczej. Czasem się zdarzało rzeczywiście, tak jak pisał Zychowicz w swojej książce, Obłęd 44, bo to jest jedna z jego nielicznych książek, które są jakoś udokumentowane, ponieważ reszta książek to są w zasadzie takie powieścidła w większości, zwłaszcza te ostatnie, te Alianci Niemcy, one nawet przypisów nie mają, więc musimy na wiarę brać wszystko. Praktycznie rzecz biorąc, wyjątko wtedy, kiedy on mówi o jakichś tam aktach rzeczywiście czy książkach, w, ale nie przypisach, tylko w tekście, no to ale akurat obłęd 44 to jest przyczyna, dla której niektórzy ciągle szanują Zychowicza jako historyka, mimo że on strasznie poziom spadł później. Ja akurat uważam Obłęd 44 za jego najmniej złą książkę, także no, nawet ja przeciwnik Zychowicza, zarówno ideologiczny, jak i historyczny. Do, doceniam książkę Łącz 44, natomiast mi się wydaje, że Zychowicz tutaj Zychowicz tutaj nie zrozumiał jednej rzeczy, o której na przykład bardzo ciekawie pisał Brian Porter Schiss, czyli agent, agent o tych agendach właśnie, w kontekście tych agentów. Brian Porter Schiss, autor książki Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii to jest właśnie taki, takie, takie nowatorskie spojrzenie na dzieje Polski, gdzie on porównuje Polskę z innymi krajami i pokazuje, że wiele rzeczy, na które my szczególnie się uskarżamy, jest no po prostu ludzką dolą i tak dalej. A jednocześnie nie jest to jakiś tam antypolak, no bo pisze na przykład, że Polacy byli mieli jaja, bo. Nie pozwolili na przykład na kolektywizację, na którą pozwolili Bułgarzy. Ale nie wynikało to z tego, że Bułgarzy są do Kitu, a Polacy są wspaniali, tylko z tego, że Polacy jako PPS walczyło z Niemcami, między innymi jako PPS, no i później oni często się tutaj stawiali, po prostu nie chcieli tej kolektywizacji, na przykład. No więc tutaj jest ta, ta sytuacja, że Pamiętajcie, że Polska jest, to co bardzo dobrze napisał Brian Portasz, przypomniał, że no Polska była sanacyjna. To oznaczało, sanacja mogła pójść albo w prawo, w taki aszyzm, o czym tak mówi Ziemkiewicz, ale Ziemkiewicz się nie zna na historii, albo mogła pójść w lewo. I Ziemkiewicz i Zychowicz to są prawacy. I na tym polega problem, że dla nich pójście w lewo to znaczy, że jakaś agentura zaciałała. I mimo, że Zychowicz i Ziemkiewicz nie mają takiego nabożnego stosunku do każdego polskiego Jędrusia i każdego polskiego powstańca i każdego polskiego tutaj bojownika o wolność, jak na przykład Maleszek Żyprowski, który w ogóle udaje, że ma wszystkie akta w domu i wszyscy byli wspaniali w ogóle jak Superman i Batman. Natomiast no, nie mają takiego nabożnego, ale. Mi się wydaje, że Zychowicz i Ziemkiewicz uważają, że AK ze swojej natury jest prawicowa, a jeżeli nie jest prawicowa, to znaczy, że została oszukana przez agentów rosyjskich, radzieckich, a tak wcale nie musiało być. Brian porter mówił o tym, że w ciągu wojny pod wpływem tego, co się dzieje, pod wpływem tego, że trzeba współpracować z ludźmi, z ludu, Bardziej niż w czasie pokoju, że nie można ich pouczać, tylko trzeba zabiegać ich współpracę pod wpływem tego, że trzeba organizować państwo podziemne i w związku z tym trzeba się po prostu też przejąć trochę tych ludzi lewicowo myślących o takim światopoglądzie robotniczo-lewicowym, żeby oni wszyscy nie znaleźli się w Gwardii Ludowej, tak, żeby niektórzy byli w AK i mm, no bo chłopi to gorzej. No chłopi mieli bataliony chłopskie, o których nikt nie pisze, bo chłopi byli niepiśmienni często i nikt o nich nie pisze, bo elity też pewnie były niepiśmienne i dlatego pewnie nikt nie pisze o batalionach chłopskich. Natomiast y, jeśli chodzi o te prawicowe i lewicowe, te, no to prawicowcy tacy nieprzyjednani to mieli swoje własne struktury. Natomiast AK, czyli ta największa nasza. Partyzantka, no to ona, czy tam państwo podziemne, to naprawdę jest wszystko jedno. To z, na przykład niektóre fragmenty francuskiego resistance były państwem podziemnym w pewien sposób francuskim, a niektóre nie, bo tam było to połączenie między Janem Molenem a de Gaulle'em, więc to. Też inne państwa miały, swoje, swoje narody, inne swoje państwa podziemne. Więc to, to nie jest tak, że tylko my coś takiego mamy, więc i że tu się trzeba niewolniczo, to kiedyś mnie właśnie Leszek Żebrowski zrugał na to, że mówię ruch oporu, a zamiast państwo podziemne, ale to naprawdę jest dosyć umowna kwestia. Natomiast ale nieważne, w każdym razie, w każdym razie, a cały film nakręcił, że tam nie wiem, o czym mówię, tak. No. No, no po prostu nie, nie, nie włączam komputera i nie stwierdzam, że będę chwalił Polaków przed Polakami, bo oszukiwanie narodu jest bardzo niepatriotyczne i bardzo nienarodowe nawet na swój sposób. No, ale nacjonaliści rozumieją patriotyzm bardzo opacznie, to znaczy, że trzeba mówić dobrze, a, a nie to nie, nie, nie po to jest się patriotą. Patriotą jest właśnie się po to, żeby. To był kraj, był coraz mądrzejszy i, i, i wiedział o swoich wadach i, i o błędach, i się zastanawiał, co można zrobić inaczej i tak dalej. To jest patriota. No dobrze, w każdym razie, w każdym razie wygląda na to, że wraz z tworzeniem polskiego państwa podziemnego, niech będzie i Tworzeniem tych struktur no, zakotwiczonych ludzie i odcięciem się de facto w dużym stopniu od elit, bo nie było naturalnych elit, były tylko te londyńskie elity, czyli ten ułamek tych elit dawniej, zmienił się i to widać, zmienił się światopogląd, i widać, że to AK, to ono się tak bardzo nie różni od tego, co nastanie później. Nie bez kozery, największy problem ymm, temu, co potem się stanie PZPR-em. Temu, co się stanie PRL-em i PZPR-em, bo to tak nie od razu następuje, przecież największy opór będą stawiać te Narodowe Siły Zbrojne, a nie akowcy. Ale akowcy oczywiście też. Ale bardzo wielu akowców miało poglądy generalnie rzecz biorąc lewicowe i to czasem dosyć mocno lewicowe. Więc jeżeli Okulicki przejawiał takie poglądy, a wcześniej ich nie przejawiał, to nie, nie od razu znaczy, że został. Skaptowany przez agenturę sowiecką. Zresztą, jak taki człowiek mógł być skaptowany przez. A że, że był alkoholikiem czy pił, no to tego ja nie wiem, po prostu to by trzeba zbadać. Natomiast to, to by musiał być naprawdę mocno popieprzony, żeby zostać agentem i nagle robić tak, żeby Polacy się wykrwawili. Także to jest bardzo ryzykowna teza raczej było tak, że Okulicki stał się bardziej lewicowym takim sanacyjnym i jego otoczenie też i stąd ta zmiana poglądów w trakcie, zobaczcie ile lat upłynęło, prawda? Od początku wojny jest 5 lat, więc to jest czas, kiedy naprawdę można zmienić poglądy przez nieustannej walki organizowania i tak dalej. Większość AK to był w ogóle sabotaż i pisanie, i pisanie ulotek tak, patriotycznych. To też trzeba pamiętać i zachęcający do uporu wobec Niemców. Zychowicz ma trochę racji w tym, że AK rozmieniało się na drobne, to znaczy czasami zabijały jakichś pojedynczych niemieckich żołnierzy, a lepiej było się skupić na ogólnym sabotażu, ponieważ terroryzm wobec Niemców, okupantów, no to, to było ryzykowne, bo Niemcy potem mieli. No, Wszystkich Polaków jako zakładników, tak? I 20 wieszali na rynku za każdego strażnika. I tutaj Zechowicz ma rację. Natomiast nie ma moim zdaniem racji w tym, że krytykuje AK za to, że AK się zlewicowało, bo każdy by się trochę zlewicował. Wiecie, prawicowe ruchy oporu we Francji, one zaczynają niektóre jako ultrakatolickie, niektóre jako ultrakomunistyczne. A z czasem wszyscy się muszą trochę z wszystkimi dogadać, żeby przeżyć. Więc to. To jest dosyć naturalna tendencja I, i być może rzeczywiście Grotrowecki byłby tutaj sprawniejszym wodzem i by miał większą kontrolę nad biegiem wydarzeń, a Okulicki gorszą, ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że Zychowicz i w ogóle prawicowi historycy mają tendencję do Ci, którzy oczywiście nie idealizują jak Żebrowski, wszystkich bojowników o wolność Polski, e, Żebrowski robi wyjątek tylko dla, e, dla oczywiście tych e, komunistycznych partyzantów, e, tych, tych nienawidzi. Natomiast wszystkich innych gloryfikuje i, i AK, i, i narodowców, i chłopskie bataliony. E, ale jeżeli ktoś nie ma takiej postawy i szuka na dobrych i złych powstańców, to, to oni biorą naturalny proces marszu z prawicy ku centrum to jako spisek, po prostu. Takie mam wrażenie. I stąd pochodzi ta teoria Zychowicza. I ona jest błędna, ta zasadnicza teoria, że Polacy zrobili prezent Stalinowi. No ale przy, także, także, tak samo jak jego teorie, że straciliśmy na sojuszu z Zachodem, no to tę te teorię obalił akurat Norman Davis, który też nie jest jakimś super rzetelnym historykiem, no chociaż przy Zychowiczu oczywiście jest. Także y, to, y, no i przede wszystkim jest wiecznie zawyżana ta skuteczność, ale to Grzegorz Bobrek się między innymi z takich źródeł, co możecie od razu sprawdzić, Grzegorz Bobrek się tym zajął, ile zginęło Niemców. Bo te liczby, że zabili, że powstańcy, którzy mieli, było ich może 30 parę tysięcy, i co drugi miał broń, jakąkolwiek, i że oni zabili 17 tysięcy Niemców, no to by mieli skuteczność większą niż brytyjscy spadochroniarze, którzy byli prawdopodobnie najlepszą jednostką wojskową w Europie tak? pierwsza dywizja powietrzna-desantowa. Więc to jest niemożliwe. Natomiast raczej było właśnie, że zabili jakieś 6 tysięcy Niemców, w tym jako Niemców się liczy też szarlemaniowców, a przede wszystkim ruskiej osłabodityjnej armii, dirlewangerowców, którzy nie są właściwie żołnierzami i, 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 i tak dalej, raniąc ich kilkanaście tysięcy. A to, to, to jest bardzo możliwe. I dlatego, żeby. żeby Ponieważ przez wiele lat zawyżano liczbę cywilnych i wojskowych ofiar polskich w powstaniu, to także żeby to nie wyglądało tak groteskowo, zawyżano także jednocześnie ilość ofiar po stronie niemieckiej, ogólnie rzecz biorąc tej proniemieckiej. Bo to, to tak jak mówię, tam było bardzo dużo własowców yy, i tak dalej. Troszkę Francuzów i Ukraińców, dużo własowców, czyli Rosjan własowa. I tak dalej. Czego co dzisiaj zresztą ci, którzy lubią Rosję i nie lubią Ukrainy w naszym kraju, to często mieszają tutaj te rzeczy. No nic, to, 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 to tyle. Zobaczę teraz, bo wiem, że tu była ożywiona dyskusja w czacie, ale chciałem powiedzieć wszystko, co chciałam powiedzieć, żeby nic mi tutaj się nie... Hmm. O Lisowczykach, no to o czym tu mówić o Lisowczykach. No po prostu. Tak to wygląda. Eee, nie. Dzień dobry, Krzysztofie. Nie, nie doceniamy, nie doceniamy. Właśnie zabójstwa Heidricha. Heidrich to był wyjątkowy drań. A to by było fajnie tak zabić, na przykład Hansa Franka, nie? A nie, a nie po prostu jakiegoś zwykłego żołnierza, co mu kazali pilnować. Eee. Wyjazdow, wyjazdówki z Warszawy. No. Wiesz, co no, czy to są ostre słowa? No po prostu Zychowicz jest sensacjonistą i kontrowersyjną postacią. I to raczej każdy wie. No, w, w czemu nie, tylko to też się czuję niegodny trochę, bo to. Takie, takie dosyć pamiątka rodzinne, to, to nie wiem. No, ale, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli jest takie zaufanie do mnie i, i tego, to, to jestem wręcz wzruszony. Dziękuję. To no, oczywiście. Bardzo chętnie przeczytam. no Był taki, był taki jeden holender, który brał udział e, w powstaniu, który był gejem i nikt mu z tego problemu, problemu nie robił. Z tego powodu. Ostatnio aku kolegi na jednym streamie jeden dzwoniący, że. No, no właśnie, właśnie, ja bym powiedział, że trudno powiedzieć, czy to była decyzja, czy to, się, czy to powstanie nie jest trochę jak tak, jak kierzeń mówił, tak? że trochę się dzieje samo. Nie stawili się do rowów przeciwczołgowych, i. Yy... Nie, tego chyba nie czytałem. Nie. A, a tak w ogóle. Chudemidach. A propos Holandii. Tak, Churchill był rzeczywiście starał się, żeby Europa miała jak najwięcej do powiedzenia. Dlatego popierał go De Gaula, mimo że z De Gaulem się czasem kłócił. A żeby nie było tak, że o wszystkim decydują Rosjanie i Amerykanie. Jak to on mówił? Niedźwiedź i Bizon. <gryw> on mówił, że to są Niedźwiedź i Bizon, a ja jestem osiołkiem, ale ty tylko osiołek wie, jak dotrzeć do domu. Tak mówił. Wiałcie, był przygnębiony. No, nasz szacunek do marszałka to jest obowiązkowy, bo jego żona jest ultrasanacyjna, właśnie, nie? Peten bał się, że tutaj odsyłam do mojej książki o. Do, mojej, do, mojej, do mojego opisania książki Forczyka Falrot, czyli o tej. Drugiej połowie tej właściwej walki o Francję. Bo Falguelpe to była walka z Francuzami i innymi w Belgii. Pierwsza część kampanii zachodniej. Nie? Petain był uważany przez niektórych za bohatera, ponieważ nie skazał Paryża na zniszczenie, a wiedzieli, co się może stać, bo Warszawa, bo Rotterdam. I tak dalej, prawda? Więc uważali, że w dużym stopniu Francuzi Paryż poddają właśnie dlatego, że Warszawa. O tym też trzeba pamiętać. Czy to nie jest kontrast z Polakami, tylko to jest wyciągnięty wniosek, taki wniosek, no co zrobić. Chociaż de Gaulle uważał, że należy ten, dlatego że Paryż może się bronić trzy miesiące, nawet w tym czasie przyjdą te nowe dywizje brytyjskie. Trudno powiedzieć, kto miał rację. To nie jest takie proste. Zdrajcą to, to na pewno był Pierre Laval, bo to był po prostu pro-Adolfowiec. To jest zupełnie coś innego. Natomiast ten to był raczej postać tragiczna. I tak Francuzi go raczej traktują w większości. W w weteran... No tak, ale to jest. To znaczy tak, Norman Davis mówił, że powstania typu, powstanie warszawskie miało być podobne do powstania paryskiego albo rzymskiego. Że to było no zupełnie coś normalnego, jak się zbliża wojsko alianckie. Tylko że Stalin się nie zachowywał jak wojsko alianckie. Zasłaniał się problemem z oddziałami Guteriana, Które stały na przeciwko. Chociaż powiem Wam tak, że mnie to tak do końca nie przekonało. To porównanie z Rzymem to tak, z kampanią włoską z Rzymem, tak. Ale porównanie z Paryżem to już tak nie do końca, dlatego że Paryż miał zostać okrążony, a tam był głód. I e, dlatego Leclerc się zbuntował przeciwko Gerardowi i wysłał pomoc, więc to było trochę nietypowe. No dlatego właśnie taki był argument za powstaniem Wielkopolskim, które się nie udałoby, gdyby nie wsparcie Ferdynanda Fosza, bo Wielkopolska nie została cała odbita od Niemców, nie? No stąd, że my, mój, mój, mój e, um, Mój kanał pierwotnie był kanałem amatorskiego teatru komicznego, który się nazywał Teatrum Illuminatum, więc on zaczął jako teatralny, a i, i odgrywanie różnych epok i będziemy też robić. Dwu, tak, gdzieś około 20 marca będziemy robić to. Natomiast będzie trochę filmów przyjdzie i będzie. Ja będę grał m.in. Putina, kolega będzie grał Takera Carsona, będzie fajnie. Natomiast e, historyczne stroje też użyjemy do innych filmów. Więc e, tak, no, tak, tak, to, tak było robiona ta garderoba teatrom iluminatom, żebyśmy mogli z grubsza zagrać wszystko. Przynajmniej wszystko, co się działo w Europie e, w dawnych czasach. Jeżeli chodzi o inne kontynenty, to trochę słabiej, ale też mamy tam różne bufiaste e, e, spodnie, różne takie, e, wiadomo, te pumpy i Hajdauery i tak dalej. I tak dalej. Yy, nie, 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 nie. To nie jest nic. To nie jest nic dobrego. Ten. Ja, o, moje emocje po prostu z tą. Pojawiają się wtedy, kiedy się pojawiają. Yy, to znaczy w sensie takim, że. Yy, byłem. Yy, byłem yy, w tym. Yy, Byłem po prostu sfrustrowany, że tak dużo jest takiego prowschodniego, prorosyjskiego i innego dziwnego, nacjonalistycznego myślenia w Polsce, ale mi ta frustracja przeszła, bo zauważyłem, że jest feedback jednak pozytywny, że doceniacie jednak moją pracę i że ludzi dobrej woli jest też dużo i się trochę obudzili. Więc także, także to, to po prostu stąd się bierze. Także no. Dobra, a, a punktować, no, nadal punktuję głupotę i, i prorosyjskich dziwnych dziadów i nacjonalistycznych dziwnych dziadów. Nadal i szurów, nadal będę punktował i punktuję przecież. <grym> tak, tak, tak. No, ja urządzam wtedy, kiedy jest dobre światło i mam energię na to, po prostu i tyle. Wieczorem zresztą też będzie live, będzie QA o 19. Natomiast, natomiast, no cóż, już przywykłem do tego, że niektórzy nie uznają pracy youtubera za pracę, no ale to już trudno. O, cieszę się, cieszę się. O, cieszę się bardzo. E, cieszę się ba bardzo. E, e, że się to przeczyta. No i chciałem, żeby tak było, żeby to nie była książka, która przytłacza. Żeby to było takie wademekum. E, a, no to Cheerio. E, tutaj mamy. Tak, no, no tak. Bo myśmy tą historię Polski bez mitów pisali w straszliwym. W straszliwym. Tak, tak, oczywiście, ale to na tej, na tej samej tak, to są właśnie takie rzeczy, które mi wypadają. Wypadają niestety. Kiedy myślę już o czymś innym i takie właśnie błędy się pojawiają. Takie błędy się pojawiają. Tak, Rona, oczywiście, Rona. Uh -huh. Takie błędy się pojawiają, kiedy, kiedy właśnie myślę już o czymś innym i, i jadę dalej, ale to jest na tej samej zasadzie jednostka. Natomiast Natomiast tak, słuchajcie, historia polskiej bez mitów ona była pisana w dużym pośpiechu, bo byliśmy po prostu cali pod jarani z moim wspólnikiem Pawłem, z Kałą Piękosiem, żebyśmy zobaczyli, jak to jest, prowadzić to własne wydawnictwo, żeby to już było, i żebyście za długo nie czekali. I, 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 no i, I za dużo żeśmy pospieszali wtedy, mieliśmy też słabszego. Korektora, który jeszcze dodatku nie miał za bardzo dla nas czasów, ale się zgodził, bo, 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 bo na niego naciskaliśmy. No wszystko zrobiliśmy generalnie źle, tak, wtedy? No to teraz robimy wszystko dobrze. To, to jest taka różnica. No ale merytorycznie przynajmniej książka jest, jak, jak tutaj słyszę, się podoba. Także myślę o tym, żeby kiedyś zrobić jej drugą wersję, żeby ją trochę dokładniejszą zrobić w niektórych epokach. Ale to jest raczej tam za jakiś czas. No to miło, miło, miło mi. Tutaj jest no, Leszek Żebrowski nie tyle broni powstania i powstańców, co on w ogóle nie pozwala na żadną krytykę racjonalną czegokolwiek, co ma związek z polskim państwem podziemnym. Więc jego stanowisko nie jest racjonalne, ponieważ jest to niemożliwe, że wszyscy byli cudowni i, i wszystko było genialne. To, jest, to tak się na świecie w przyrodzie nie dzieje. Tak więc, e, e, więc tak, to, tak to wygląda. Hmm? O, witam Łukaszu, ale my już właściwie kończymy. Także. ale miło, że Łukasz się pojawił. Tak, Francja, Francja jest w tej chwili, historia Francji bez mitów jest w tej chwili w składzie już, na szczęście. Na szczęście jest już w składzie. I tutaj posuwamy się do przodu, i ona będzie, no, jak skład się skończy, czyli gdzieś tak, powiedzmy, do przyszłej niedzieli. Nie tej teraz, tylko tej następnej, to powinien ten skład być. Tak, o, to jest taka ostrożna rachuba, nie jakaś optymistyczna. A potem jest drukarnia, i drukarnia ma te swoje cykle. I ona ma czasem wolne te prasy, a czasem nie wiecie, jak to drukarnia. I jeżeli nam się uda wstrzelić, to może nawet w 10 dni machną to. Ale jak się nam nie uda wstrzelić w ich pustki prasowe, to wtedy to potrwa dłużej. Nie? Na przykład 20-25. No tak może być. Ale to będziemy na bieżąco Was e, informować. No, już były takie sytuacje, e, właśnie, gdzie się wstrzeliliśmy, i były takie, że się nie wstrzeliliśmy, więc e, ze Szwecją na przykład nie mogliśmy się wstrzelić. Nie? Ale udało z Polską i z Giełzakiem się udało. E, a to tak jest pół na pół, naprawdę. Ach, bo to ty Paweł, no! <grywia> I co ja gadam? To ty, Marcin, przepraszam. <grywia> nasz, nasz, właśnie, od składu. No, no, kolega Pawła, dlatego powiedziałem Paweł. Tak, to jest nasz właśnie. O, i będzie lepszy skład niż. No, świetnie, świetnie. Także to jest właśnie nasz specjalista od składu. Tylko ja nie pamiętałem, czy nadal prowadzisz nocne na radio, czy kiedy się prowadziłeś i. Nie wiedziałem, że to Ty przemawiasz, także witamy. Martinie. Martin, tak? Martinie, przecież ty jesteś. Martin, nie Marcin. No właśnie, także, no właśnie, <laughs> ale niespodzianka. Tak, lepszy software, no tak, jest lepszy software do składu, tak. Fajnie, o, fajnie, fajnie, bo ja dawno nie słuchałem. Ja, słuchajcie, ja prawie na nic czasu nie mam. Wiecie, co ja tak naprawdę regularnie oglądam. Bo tak, to generalnie, regularnie czytam książki i piszę książki. Natomiast. A, okej. Okay. I... I nigdy nie pamiętam, kto woli jaką. No bo my się nie, nie widzieliśmy nigdy, dlatego tak śmiesznie. W każdym razie jest ciekawa sprawa, jest taka, że. Hmm. Gen że, że generalnie, no cóż, ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć, natomiast tutaj powiem, bo zagadujecie, to głupie wątek. <gł Dobra, no ale racje Zycha wynikają co najwyżej z krytyki, a nie z argumenty, Żaden z niego autorytet. Słuchajcie, u niego jest po prostu tak, że on był na tyle taki prosty chłopak i na tyle... Bezczelny, bo on jest bezczelny, bo głupoty gada czasem straszne, że rozpoczął dyskusję, której nikt nie chciał prowadzić wcześniej. I ta dyskusja jest akurat sensowna, bo wiele osób mówi, że Zychowicz rozpoczął cenną dyskusję i Bartosiak rozpoczął cenną dyskusję. No to od razu wam mówię, że Zychowicz rozpoczął cenną dyskusję o Warszawie, natomiast Bartosiak rozpoczął biedę, geopolitykę, która jest do niczego niepotrzebna. Ona, ona do niczego nie, nie, nie służy. Natomiast Zychowicz rozpoczął jedną cenną dyskusję o powstaniu warszawskim. I rozpoczął jedną debilską, niepotrzebną dyskusję o tym, że trzeba było z Adolfem. Co jest. Nie można tego obalić. Wszyscy w to wierzą, a to jest bardzo szkodliwe i głupie, bo i nieprawdziwe. Także tak to, tak to wygląda. No. O, świetnie, świetnie, to jest najfajniej, najfajniejsze, tak, tak, tak. No. Dobra. Yy, taka książka, że będą mity, to ja bym chciał, żeby to była taka książka, na przykład 300 mitów, nie? żeby ich się zebrało dużo. I to kiedyś zrobię coś takiego, i to będzie raczej e-book. No, to much appreciated, byłoby fajnie, tak. Dobra, słuchajcie, także, cóż, ku chwale Ojczyzny i za chwilę coś z zupełnie innej beczki. Jeszcze raz zachęcam, nie, lustrzanka, zachęcam do kupowania okularków, właśnie na okio.pl. Są ładne, sam uważam, że są ładne i nawet użyłem do jednego filmu ich też i mm, a także takiego po, takich pożyczonych innych okularów też ten, też użyłem do filmu raz. Yy, także także fajna sprawa, fajna sprawa A mm, No i cóż polecam się, polecam siebie też na Patronite. Można wesprzeć kanał i Wiem, że wielu z Was ostatnio wsparło i doceniacie moje wysiłki stania się bardziej takim wyważonym krytykiem, a nie tylko krytykiem sfrustrowanym, który po prostu chciałby, żeby Polska była mądrzejsza. Najlepiej w tej sekundzie I... ja wiem, że to jest. Rozumiem teraz, że to jest robota na lata i, i, i się jakoś wyluzowałem z tym też. I, i... Widzę też feedback pozytywny i. Fajne jest też, że nie wszystkie te większe kanały to są kanały szurskie. Doceniam, że na przykład Kremlinka mnie zaprosiła i, i też y, moi widzowie docenili Kremlinkę, Kremlinkowi widzowie docenili mnie, także to jest bardzo fajne też bardzo fajne zjawisko, także fajnie to, fajnie to idzie. No to te, tak, zrobimy, zrobimy poprawione wydanie, ale ja bym chciał tam także merytorycznie troszeczkę y, dociążyć y, i o, w kilku miejscach, więc to jest tak na, na, na jakiś tam późniejszy etap. Na razie ja bym chciał y, po y, dokończeniu książki o Poznaniu, to chcę podjąć tematykę Chin, znowu, bo kiedyś już podejmowałem, i Rosji, czyli napisać taką normalną książkę o tych krajach, bo my w Polsce piszemy książki pod tytułem: Dlaczego Rosja i Chiny są potęgami, albo takimi, że to są kraje, zwłaszcza o Rosji, badziewne i nie ma się czym przejmować. A prawda nie jest, nie polega na tym, więc tak to wygląda. Tak, Hiszpania bez mitów jest napisana. Ona jest napisana. Ja tam co jakiś czas coś jeszcze poprawiam, więc ona będzie, ona pójdzie po e -bookach. Ona pójdzie po e -bookach. No, przez to, że jest nieznana, to też mniejsze zainteresowanie będzie, więc musimy też trochę tak patrzeć, yy, troszeczkę patrzeć też realistycznie, tak, więc po Francji pójdą dwa e-booki, a potem zobaczymy, nie, potem pewnie pójdzie Hiszpania albo nowa wersja Polski, zobaczymy. No mówiłem właśnie, że po Francji i Hiszpanii będą Chiny, potem będzie Rosja, yy, potem będą Niemcy, potem będzie albo Japonia, albo Wielka Brytania, a Czyli albo Wielka Brytania, potem Stany Zjednoczone, potem Japonia, albo Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, potem Holandia i, Holandia i Szwecja, I, 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 i tak dalej. I jeszcze się zastanawiamy, czy robić, w ogóle nie robić też historii bez mitów w e-bookach, no bo wiecie, no nie będę ukrywał, że jest dużo prościej, tak? Że jest dużo prościej robić e-booki, odpadają te wszystkie koszta druku, które są coraz większe. No wszystko zależy trochę od Was, no nie będę ukrywał, tak? Jeżeli będziecie masowo reagować na, 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 na te, na przedsprzedażę, no to wtedy nie ma problemu, tak? Nie ma problemu z uzyskaniem tej odpowiedniej puli na druk jakiejś takiej substancjalnej ilości książek papierowych, tak? A jeżeli bo, bo to jest w ogóle taka śmieszna sytuacja, słuchajcie. To jest w ogóle taka sytuacja. My chyba, my chyba nie mamy w blikowych płatności, ale nie, nie, to jak będzie, jak będzie sprzedaż, to wtedy. Także sytuacja jest taka, że. Od, od któregoś tam momentu koszta druku są bardzo dobrze, wyglądają z nakładem. A jak są te państwa, o których niekoniecznie wszyscy z Was chcą przeczytać, to, no to wtedy te koszta druku nas walą mocno w ogon, tak? bo jest na przykład tak, że jak wydrukujemy na przykład powyżej 600 egzemplarzy, to już to jakoś wygląda. Tak to się ma do koszta druku i, i, i spadają bardzo, tak. I Natomiast jak na przykład kupicie 300 na przykład no to wtedy te koszta druku na mocno w tyłek. I dlatego tak to wygląda. Więc ja starałem się, nie ukrywam, że nie ukrywam, że miałem nadzieję, ja wiem, że te książki nie są tanie, ale też one nie wychodzą aż tak często. Nie ukrywam, że miałem nadzieję, że będziecie traktować te książki Historia bez mitów o kolejnych krajach jako seria. I wtedy, że na przykład no, każdą z, z nich z 400 osób kupi, to wtedy nas będzie stać bez problemu na dróg, to znaczy stać w tym sensie, że będzie to wszystko się noszło gładko, tak? Ale w momencie, gdy na przykład niektóre książki i my, i my nie wiemy, które będą chętnie czytane, a które nie, bo to nie jest łatwo przewidzieć i to wcale nie jest takie oczywiste. Tak, że jest wojna i Rosja prowadzi wojnę, to wszyscy kupią Rosję. To nie jest takie oczywiste. Bo na przykład ja uchodzę za i jestem antyrosyjski, i w związku z tym dobrze już powiedziałeś, to, to już się nie popisuje. Natomiast jest sytuacja jest taka, ja miałem na myśli Rona, tylko powiedziałem Roa, bo myślałem o czymś innym. To, to jest typowe, tak, jak się nagrywa długi program. W każdym razie yy, sytuacja jest taka, że. Yy, yy, Sytuacja jest taka, że ja miałam nadzieję, że to będziecie traktować to jako zbiorczo, tak, że to, że to jest kolekcja, że wytworzy się taka społeczność, że będziecie chcieli jako kolekcję to traktować, no to wtedy to by było w ogóle super, tak? I to była myślałem, że to będzie taka nasza wspólna przygoda intelektualna, szczerze, mówiąc, ale być może trochę zbyt optymistycznie podszedłem, to no musicie się zastanowić i powiedzcie, co o tym myślicie, czy to w ogóle tak Bo na zasadzie, że ktoś wiecie, no, każdy ma swój ulubiony kraj, ale tak to my niedaleko nie zajedziemy, tak, że Jeden będzie chciał o Hiszpanii kupić, a Rosja i Chiny go w ogóle nie interesują, a druga połowa będzie na przykład odwrotnie, no to jesteśmy w czarnej dupie, tak? Tak to wygląda, nie? Także, także tak to wygląda. <grytanie> ja już mówiłem wielokrotnie, że audiobooka nie, bo to po pierwsze ktoś go musi nagrać. Trzeba go nagrać. Są, są słowa obce, które ja muszę zaznaczyć, obcojęzyczne, które ja muszę zaznaczać, jakie wymawiać dla ludzi, którzy nie znają języków obcych. Więc tego nie może też na nagrać ktokolwiek. Tak? To jest naprawdę ogromny problem, nagrać audiobooka. To, nie jest, to, to wam się wydaje, że to jest nie wiadomo co. Ja przypominam, że my jesteśmy małym wydawnictwem. Małym wydawnictwem. Eee, no dobrze, a jak przeczytasz Jimenez. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Generalnie, generalnie sytuacja jest taka, że wiecie, my nie możemy tak, my nie możemy, tak jako małe wydawnictwo, no właśnie, musiałbym pomóc, i, i, i kiedy? Kiedy miałbym to zrobić, nie? Dobra, rozmowie z Pawłem, Paweł ci wyjaśni, że to nie jest takie proste, bo nas jest dwóch z Pawłem, tak? Każdy z nas ma swoje inne rzeczy do zrobienia. No, nie ma kiedy, tak? I właśnie ja musiałbym pomóc, bo musiałbym pozaznaczać wszystkie obce słowa, których w 500-stronicowej książce takich obcojęzycznych słów jest na przykład 6000. Ja muszę 6000 razy napisać, jak to przeczytać. Albo znaleźć kogoś, kto zna hiszpański. Znasz hiszpański? Hablas Hiszpaniol? No właśnie, to, to, nie, to się tak mówi, ale to naprawdę. Poza tym my się musimy na coś zdecydować. Nie możemy mieć przekazów z zagranicy, blików i tak dalej, bo musi to się zmieścić w systemie płatniczo-wysyłkowym. To nie są takie proste sprawy. To, to, wydaje się, to, to się wam wydaje proste, bo jesteście przyzwyczajeni do dużych wydawnictw, które mają na przykład 40 pracowników i tam się wszystkim tym zajmą. A na nas jest dwóch. Także no. <dobra>, Dobra. Także tak to wygląda. Także tak to wygląda, i, i, i tyle. No, ale wystarczy, że będzie jeden czarną owcą i się podzieli tym przedwcześnie, tak żeby nikt nie kupił, tylko wszyscy mieli za darmo. nie? To, to trzeba o tym wszystkim pomyśleć. To naprawdę nie jest. My robimy to, naprawdę. My robimy to. Co możemy i robimy to dobrze, tak? Na tyle, na ile możemy. Nie naciskajcie w tych alternatywnych pomysłach, bo większość z nich jest raczej kiepska. Tylko myśmy już o tym myśleli, tak? Z całym szacunkiem, ale po prostu to nie jest taka prosta sprawa, jak Wam się wydaje. Poza tym pamiętajcie, że książki, które wyszły teraz w tej postaci, mogą kiedyś wyjść w innej, więc jeżeli się ten biznes rozkręci, to wtedy te, te pomysły, jakie mówicie, one zaistnieją, będą miały prawo, prawo bytu. No moim zdaniem praca, no bo każdy program, każdy film trzeba przygotować, tak? trzeba naczytać książek i tak dalej. No nic, w każdym razie yy, dziękuję bardzo. Tak, tak, no będziemy, będziemy tutaj walczyć. Na razie dla nas byłoby idealnie, jakbyście potraktowali historię bez mitów jako serię. Że zbieracie odcinki. Ja wiem, że to wymaga, nie każdy ma forsy. Ja wiem, jakie są czasy, że jest inflacja. To naprawdę wszystko rozumiemy, to też odczuwamy. Wszyscy to odczuwamy, tak? Tylko, tylko, no, wiecie, w którymś momencie może się okazać, że na przykład Historia Hiszpanii bez mitów będzie musiała wyjść jako e-book, ponieważ no, nie zepnie nam się na bardzo koszta druku, ale to będziemy wiedzieli dopiero za parę miesięcy, tak? Jak Francja się pojawi, Jaki osiągnie sukces lub nie, lub częściowy? Jaki sukces odniosą książki, które będą e-bookami, bo miały być e-bookami, czyli y, książki o liberalizmie i książkę o poznaniu, bo te książki miały być e-bookami one nie miały być drukowane, bo chcemy zobaczyć, jak będziecie kupować, jak <gryw> kiedy będziecie mieli jasno powiedziane, że ta książka po prostu będzie e-bookiem i koniec, nie? i one po prostu są wysłane tego samego dnia w momencie zakończenia przed sprzedaży, nie? Tak to zrobimy. I wtedy będziemy, no, to już będzie potężne, ten, bo będziemy mieli już sześć książek w ofercie. Także to, to będzie też inna fizyka całej tej sprzedaży. Nie? A poza tym, ja na szczęście nie muszę o tym wszystkim myśleć sam, bo Paweł jest y, marketingowcem i on, on wie, jak te rzeczy działają, mniej więcej, i jak, jak można przewidywać pewne zachowania konsumenckie. Tak więc to zobaczymy. No, y, tak, dokładnie. Kupujcie książki. Dosłownie, dosłownie tak to wygląda. No. I to nie jest żadne cwaniactwo, ani lenistwo umysłowe czy organizacyjne z naszej strony, tylko po prostu są obiektywne granice możliwości naszego działania. I tak jeszcze trochę będzie, nie? No, to to by było na tyle. Słuchajcie, ja się na razie odmeldowuję, przybieram w inny strój, bo będzie trochę inny temat. Także uchwale ojczyzny i do zobaczyska.